Na trzecich warszawskich targach książki spotykamy pana Grzegorza Miecugowa, który podpisuje swoją pierwszą powieść. O czym jest to? To jest pierwsza powieść, ale to jest dodruk w nowej okładce, bo ona tak naprawdę wyszła w 2009 roku, nie, 10 nawet. A teraz ma takie dodruk, wznowienie w nowej okładce i właśnie się skończyły. O czym jest? To nie jest opowieść z kluczem, to jest opowieść wymyślona całkowicie i jak mówił mi tutaj dyrektor wydawnictwa, że on uważa tę książkę za filozoficzną. Nie przesadzałbym, ona jest sensacyjną, osadzoną w wątkach realnych naszej rzeczywistości, o człowieku, który po wstrząsie psychicznym postanawia odmienić swoje życie, odmienić swoją rzeczywistość, uciec z kraju, uciec od wszystkich kłopotów i nieszczęść, jakie go spotkały. Próbuje znaleźć fałszywe papiery i wyjechać do Hiszpanii, ale mu się nie udaje. A dlaczego w ogóle powieść w momencie, kiedy dziennikarz raczej kojarzy się z literaturą faktu? Czy to... Wie pan, ja chciałem tam zawrzeć, dlatego pan prezes mówi, że to jest książka filozoficzna, bo chciałem trochę powiedzieć parę rzeczy, które mnie nurtują o kosmosie i jak się to wsadzi, wplecie w książkę sensacyjną, książkę taką, która się dzieje w prawdziwych realiach, czyli w sytuacji, kiedy się zaczyna kryzys na przykład. To jest fajne, tak mi się wydaje, że to jest wtedy większa jest szansa niż napisać esej do jakiegoś miesięcznika. A tak to jest szansa, że to trafi do 10 tysięcy ludzi. Niedawno mi ktoś powiedział, że tę książkę to przeczytała pani na Dominikanie, bo ludzie biorą książki na wakacje. Jak przeczytają, to zostawiają dla innych i ona znalazła ją w takiej grupie. To jest fajne. A rozmawia pan z setkami osób, czy dzisiaj w ogóle... Ma, czytanie w ogóle ma przyszłość? Czy ktoś jeszcze w ogóle się chce czytać książki? Jak pan to ocenia? Wie pan, po różnych narodach rozwiniętych widać, że tak. Widać na przykład, że Czesi czytają dużo więcej niż my i chyba się rozwijają intelektualnie szybciej. To samo Duńczycy, Szwedzi. Rosjanie paradoksalnie. Rosjanie zawsze czytali więcej, dużo. Natomiast jest oczywiste, że zmienia się wszystko dookoła nas. Czyli nowe technologie. Istotą rzeczy jest wymyślanie, ale książka to jest gimnastykowanie wyobraźni. A jeżeli najważniejszym jest nie robienie, wytwarzanie, ale wymyślanie, to książka jest solidnym fundamentem do tego, żeby mieć jakiś genialny pomysł. No właśnie, nie obawia pan się tego, że dzisiaj, szczególnie właśnie wśród dziennikarzy, brakuje wśród młodych tego odczytania, tego zasobu słów i to jakby sugerowałoby, że literatura nie jest czymś istotnym w ich życiu. Media się tabloidyzują, ale to jest troszeczkę wina od samych odbiorców, bo przecież my się tabloidyzujemy, bo nas ściąga do tego odbiorca. Przecież nie dlatego się zaprasza na przykład do studia jakiegoś posła, o którym wiadomo z góry co powie. Tylko, żeby ludzie się wkurzali i oglądali to i żeby nie wynieśli z tego żadnej treści, tylko żeby wynieśli złe emocje. No tak, ale znajduje się miejsce na takie programy jak pana, czyli inny punkt widzenia. To jest ewenement. Tak samo Ewa Ewart poleca. Też to jest, ma dobrą całkiem widownię. To jest dowód na to tylko, że nie można uogólniać, że w ogóle się tabloidyzujemy. Że jest nadzieja, tak? Zawsze jest jakaś nisza. Moje rozmowy, inny punkt widzenia, które chodzą już od dłuższego czasu, od 23.30, mają bardzo dobrą widownię. Ludzie narzekają, że to jest 23.30, ale inteligencja chodzi późno spać. A mnie daje to ogromną satysfakcję. Właśnie jestem na etapie umawiania księdza profesora Michała Hellera, którego uważam za największy umysł, jeżeli chodzi o kosmologię. I aż się nie mogę doczekać, bo to gdzieś na drugą połowę czerwca jestem umówiony w Tarnowie i chcę nagrać dwa odcinki. I taka rozmowa z księdzem profesorem Michałem Hellerem to jest coś, co daje tak ogromną satysfakcję, że w zasadzie mógłbym dopłacać. A czy do takiej rozmowy właśnie przygotowuje się pan, czytając na przykład jego książki? Tak. Przeczytałem wszystko, co ksiądz Heller napisał. Teraz czytam Kosmiczne rekolekcje, które uważam za najmądrzejszą książkę o kosmosie, jaką kiedykolwiek czytałem. I to nie w Polsce, ale w ogóle. Że uważam, że on napisał mądrzej niż bardzo wielu popularyzatorów z tytułami ze Stanów Zjednoczonych, a oni byli dotychczas bezkonkurencyjni. A co dla przyjemności pan czyta? Bo sama pana powieść też jest raczej, rozumiem, trochę dla przyjemności, skoro sam pan ją określa jako sensacyjną. Kryminał właśnie jakiś dobry, czy...? Nie. Rzadko czytam kryminały. Jak są bardzo głośne kryminały, to chcę wiedzieć, dlaczego są głośne, to je czytam.
ale... Science fiction teraz, może? Nie, teraz skończyłem książkę amerykańskiego popularyzatora nauki o bardzo zabawnym tytule 13 rzeczy kompletnie bez sensu. I to jest o tym, dlaczego niektóre odkrycia naukowe są przedstawiane w złym świetle. Wcześniej skończyłem książkę, która takiego japońskiego popularyzatora, który przewiduje, jak się rozwiną różne dziedziny naszego życia, różne dziedziny nauki w średnim okresie, czyli w ciągu 30 lat, 70 lat i do końca wieku. Najgorsze, co tam przeczytałem, to jest to, że pod koniec wieku będziemy mogli prawdopodobnie czytać swoje myśli nawzajem i to będzie straszne. Dobrze, że tego nie dożyję, bo to będzie koniec społeczeństwa. A czy czytając dużo książek da się określić, która książka w Pana życiu była najważniejsza? Czy można jedną wybrać, czy to jest jednak jakiś trudno problem? Powiedzieć. Ja myślę, że bardzo dużo dla mnie znaczyło 100 lat samotności, ale także paragraf 22. Ale chyba moje życie ukształtował Stanisław Lem nie tylko z Powrotem z gwiazd, które jest taką filozoficzną powieścią, ale przede wszystkim z Summa Technologie, które mnie tak nakierowało, że zacząłem potem kupować czasopismo Problemy i zacząłem się tym interesować. Bardzo żałuję, że nie zostałem fizykiem. Bardzo dziękujemy. Dziękuję.